No, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się takim malutkim radyjkiem. Będzie to live. Live po live, że tak powiem. Także witam wszystkich serdecznie. Chciałbym jeszcze teraz tak. To jest taki mały odtwarzacz, bodajże MP3 i Bluetooth. Tu jeszcze trzeba troszeczkę polutować, że tak powiem, bo tak, brak kondensatora. Brak głowicy FM, czyli tego maleństwa. O, w ten sposób. Głowiczka FM otrzymałem w prezencie od Patrycjusza z Brygada 2R. Kondensatorki, elektrolity. Zrobimy takie mini radio na... I tutaj, w tym radyjku, bodajże to jest chyba BTL, a nie, to jest klasa D. PAM 84, tak? Teraz wam powiem, co to jest dokładnie, bo tutaj mam na komputerze notę katalogową. PAM 8403. Musimy znaleźć tą notę katalogową, bo już mi wypadła. Co to się ładuje? Jakieś ruskie strony. Pytrze zrobiony filtr, ceweczka malutka SMD, do tego kondensator i rezystor. To jest bodajże 2x3 W, z tego co pamiętam, bo tutaj było, przed chwileczką miałem to, kurczę, moment. 8403 schemat. PAM 8403 już mam. No tak, to są dwa mostkowo. To jest, nie, to jest zwykły. 3 waty, tak. Klasa D, stereo amplifier. Czyli znowu powracamy do klasy D, słuchajcie. PAM 8403. Wyjście, to mamy piny, zaraz zobaczymy na głośniki. 1, 3, 14, 16, a jak tutaj jest? Tak, jest 1, 3 i 14, 16, tak, to jest klasa D, 2x3 W, PAM 8403. No i słuchajcie, tu mamy wyjście na głośniki, tu jeszcze brak gniazdka USB, którego może znajdę, może nie, takiego małego do ładowania. Mamy tutaj ładowareczkę, tak jak widać, nie wiem czy to widać, czy nie widać, ładowareczka USB, tranzystorek kluczujący, przytworniczka, czyli po prostu z zasilania z akumulatora, z USB ładujemy akumulator. Wewnętrzny. Tu mamy wyjście na akumulator i to jest wzmacniacz. To spina się razem z odtwarzaczem. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to był odtwarzacz, ale takie znalazłem tutaj u siebie na szlocie właśnie taką płytkę i mówię, odnowię, bo mam głowicę. Zobaczymy, czy to w ogóle zagra, nie? No miejmy nadzieję, że zagra. Czekajcie, bo ja tutaj mogę być stłumiony, bo ja tu mam, mówię przez lupę. dobra, czyli jednym słowem tak. Jednym słowem, do tego jeszcze mamy tutaj taki kontroler, czyli przyciski też znalezione. O, przyciski tak były. Przyciski standardowo, tak jak w każdym jednym TV jest rozwiązanie, czyli rezystancyjne. Każdy sterowanie odbywa się za pomocą procesor widzi odpowiednio rezystancję między tymi dwoma pinami, czyli tymi właśnie tymi kabelkami. I teraz tak, add key,
czyli następny, next, przycisk next, czyli do przodu. I on ma tutaj 0 ohmów rezystorek. Play ma 471 rezystorek, czyli 470 ohmów. 102 to jest 1 kilo ohm. Już to preview, czyli do tyłu. Czyli do przodu, play, do tyłu. No i tutaj mamy tak samo rozwiązane dalej stop odtwarzania muzyki, czyli mamy 202, czyli 2 kilo ohmy. I ostatni to jest 3,3 kilo ohma i to jest wybór wejść, czyli radio, MP3, Bluetooth i jeszcze jakieś tam inne, o ile to tutaj jest Bluetooth, nie ma. Tu mamy głowicę, słuchajcie, tu mamy sterowanie tą, zaraz zobaczymy, co to jest za strona, żeby wam to zaraz nie skłamać. Ja tu mam takie szkło powiększające, kładę na SMD i pięknie światło dociera z każdej strony, słuchajcie, do scalaka. Jak zerknę przez to te szkło, to jest pamięć, to jest 24C028, to jest pamięć, podtrzymanie, pewnie dodatkowa pamięć procka. Po prostu chodzi o to, żeby na przykład sterowanie zapamiętywało nam stacje, które zaprogramujemy sobie na UKF-ie, nie? Tu jak widać jeden pin wyrwany, ale on akurat nie jest potrzebny, bo jest pusty. Procek. Procek to jest jakiś chiński no name. Ciekawe, czy jeszcze wsad w nim siedzi, czy już nie ma wsadu. No i dobra, to jest procek, to jest 60 73 16.11043 z literką A, taka alfa. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. No i dobra, słuchajcie, spróbujemy wlutować tą głowiczkę. Spróbujemy go potem odpalić, no. Podłączyć jakieś tam głośniki znalezione też i jeszcze wstawić trzeba na przetwornicy ten kondensator, bo tutaj z tego co widzę było lutowane, czyli był wyjęty. Bo coś był potrzebny. Dobrze. To jedziemy, słuchajcie. Będziemy działać. A więc tak. Lutownica jest nagrzana. Pierwsze co musimy, to poszukać tego gniazda też od, ale to może na później, gniazda od karty SD, bo to odtwarza właśnie kartę SD, USB, pendrive'y, a widzicie właśnie, Bluetooth nie będzie. On chyba nie miał Bluetooth. A szkoda. Tutaj jest antena i antena idzie, tutaj się wije, się wije, się wije, się wije, się wije, się wije i aż tutaj dochodzi. Ale możemy tutaj było widać, że ktoś podpiął. Dobra, spróbujemy tutaj troszeczkę oczyścić, a takiego fluxa tutaj nałożyć delikatnie na to, o, żeby nie za wiele, niech to sobie się rozpłynie. Dobra, posmarowałem fluxem, tutaj też fluxem, na głowiczkę. O, kropelki żołądkowe. Żartowałem. Akurat już tego leku, już nie jest ten lek w sprzedaży, a to nie jest lek, to jest rozpuszczona kalafonia, słuchajcie, w spirytusie. Dobrze, jedziemy. O, pięknie zeszło. Teraz tak od razu tą resztkę po antenie odlutujemy. Odlutujemy tu resztkę po antenie, słuchajcie. I teraz oczyścimy jeszcze sobie te gniazdko SD. Może później z czegoś wybiorę te gniazdko na kartę, to
po prostu do czegoś ona musiała być potrzebna. Tutaj ostatni pin był lutowany. Nie było. No to niepotrzebne. No. Tutaj zebraliśmy trochę cyny. I przełącznik włożenia karty SD. Dobra. Po lewej stronie. Te dwa piny tutaj. I oprócz tego tutaj jeszcze masa była, tylko że masa z tego co widzę jest wyrwana. Tu, tu. O kurde, było dezolowane to było. To to nic. Ale słuchajcie, tu będzie problem. Tu już nie ma sensu tego chyba wstawiać, bo tu bodajże powinien siedzieć rezonator kwarcowy. I ja nie pamiętam, czy ja jaki to był kwarc. Bodajże 12 MHz, ale nie jestem pewien. Ale numer. Dobra, poszukamy. Może znajdziemy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jaki kwarc. Nie chcę skłamać, żeby to później... Nie wiem, czy to ruszy. Słuchajcie, to tylko w ramach ciekawostki, jak tak tego live'a robimy. Spróbuję tutaj trochę te dziurki odessać. O. Tak na szybko. No nie wiem. Bodajże chyba kojarzę. Gdzieś tam kiedyś, dwa lata temu użyłem tego kwarca. Tylko gdzie wsadziłem? To już miało iść na śmietnik, ten układ. Także... Jeśli się uda, to się uda. No, mamy głowiczkę. Słuchajcie, no to będziemy podstawiać tę głowiczkę. Wiecie, że jest w całości ciężko ją będzie... Jak już wstawię, to już jej ciężko jest wylutować stąd. Chyba, że wyciąć razem z płytką. Ustawmy sobie tylko pinę. O. Ona musi leżeć tak na pół pina z każdej strony. Dobra, przyłapmy sobie tutaj, bo tutaj widzę troszeczkę cyny jest. Dobrze. I przyłapmy sobie tutaj. Dobrze. No to teraz jak już ją zalutuję, to już będzie ona tutaj na pewno na stałe. Ale z tym kwarcem to się trochę rozczarowałem, no bo kurczę, będę musiał dobrać kwarca, no. Dobra. Bo potem może wyjść tak, że albo odtwarzacz nie działa, albo radio się myli. Dobra. I ostatni. Okej, z tej strony jest zlutowane. Może być. Teraz tak, tu masa. Okej. I tutaj trzy piny. Sterowanie i 2C. No. No dobrze, głowiczka siedzi, słuchajcie. O kurczę, będziemy zaraz szukać tego live'a. No tfu, live'a, tego kwarca na live'ie. Bodajże była tutaj 12, ale ja nie jestem pewien. 12 MHz. Dobra, no zobaczymy, co tu z tego będzie. Dobra, kondensatorek od filtracji przetworniczki. To tu wstawimy 47 mikro... O Jezu. Mikrofaradów. To było tutaj. Tutaj.
trzeba też odesłać, będzie to cena. Może się uda. Co tam? Tak, to się nie uda. Musimy zrobić. Musimy zamontować sobie tą płyteczkę. O, tak delikatnie. Tutaj otworka nie ma. Troszeczkę tego fuksa. Dosłownie troszeczkę. Nie widzę, nie wiem, poleciało. Wow. Zafluksujemy. Zobaczcie, jakie upierdliwe. Dobrze. Będzie, może będzie dobrze. Minus tu. Zróbmy to sobie tak. Sobie do krótszego. Łatwiej włożyć tutaj. O. I teraz sobie to przygotujmy. Nie chcę tego za bardzo ściskać. Tej ma głowa, no to. Dobra. Trzyma się. Trzeba teraz tak odciąć, żeby bez cewki. Nie, no może nie. Dobrze. Kondensator jest do filmu. Tutaj podłączymy sobie dwa głośniczki dwoma czterema przewodami. Wstawmy z tego kwarca 12 MHz. Gdzie go tutaj miałem? Musimy sobie tutaj podrzędać kwarca. Dobra. To są te malutkie. Wiem, że tutaj gdzieś był ten malutki właśnie 12 MHz.
zobaczymy, czy to jest 12, czy to jest zegarowy. Moment. Wiem, że gdzieś... ...7200, to nie, to jest do syntezy. Ojojoj, jeszcze widzisz, że nie będzie. Była taka mała dwunastka na 100%, to pewnie nawet stąd chyba wybierana. Mogłem gdzieś użyć. No dobrze, no, dla prób na początek sobie weźmiemy dwunastkę zwykłą, dużą, tylko że o ile ją znajdę tutaj, a powinienem. To jest dziesiątka, co mi to robi. To jest filtr. O, jest dwunastka chyba, a nie, to nie jest dwunastka. Myślałem, że to tam bardzo. Jejku, jejku, dobra. Potem USB na przykład MP3 nie będzie odtwarzać, nie będzie czytać, może się krzaczyć, mylić, różnie to może być. Musimy znaleźć, to poszukamy. Najpierw zobaczmy, odpalmy, czy to w ogóle odpali wzmacniacz. Tu mamy na podmiankę, ok. A, to będzie wejście jeszcze, dobra. Czyli tak, to mamy dwa głośniczki.
co tu? No zobaczymy, czy ten odtwarzacz w ogóle zagra, jak kwarc dobiorę. Najpierw sprawdźmy sobie ten wzmacniaczek, czy on zagra, czy on będzie miał te 3 waty w klasie D. No i dobra, czyli jednym słowem tak, to musimy skrócić, to wyrzucić i będzie dobrze. Będzie tak, jeden. Ale jaki upierdnika. Dobra. Niedobre. Jeszcze raz, będę silny sobie do tego. Z tej strony będzie łatwiej to podłączyć, słuchajcie. Lewy. Jaka cisza, jak czat nie działa, no. Przynajmniej idzie coś tutaj zrobić. Dobra. Prawy. Okej, głośniczki są. To teraz proszę ja was, musimy ustawić 5 V na zasilaczu albo wziąć lajonka. Nie, ustawimy 5 V na zasilaczu. Dobra. To teraz tak, jeszcze w plus minus tutaj podepniemy sobie, bo nie mam tego może. Gdzieś tak na końcówkę. Podepnijmy sobie kawałeczek przewodu.
mógł podpiąć baterię lejonka, nie? Dobra. Plus. Gdzie tu jest plus? B plus, B minus. Plus z tej strony. Baterii plus. Okej. Sobie jeszcze baterię minus. Ustawmy sobie teraz tak, 5V zasilanie na zasilaczu. Ok, mamy. Podepnijmy plus, podepnijmy minus. I dotknijmy wejścia. I raczej tak bez akumulatora, bez reszty układu to nie pójdzie, bo napięcie 5V przetworniczki musi trafić na układ, który układ będzie potem włączał będzie włączał zasilanie mute w stolaku, tym wzmacniaczu PAM, nie? W klasie D. O, a poza tym tutaj mamy jeszcze przełącznik. Włącznik. No i dobra. Minus. Zapomnijmy sobie ten minus. Przełączmy. Przełącznik. Nie ma nic. Niemożliwe. Sam wzmacniacz powinien wystartować nawet bez tego kwarca od procka, bo to procek nie... A może? Nie, wzmacniacz powinien wystartować. Dobra, sprawdźmy jedną rzecz. Sprawdźmy sobie napięcie na USB, czy przetworniczka zadziałała. No nie zadziałało. Aż dziwne. Napięcie zasilania 4,79. Czego jeszcze brakuje? Czegoś jeszcze brakuje. No, tutaj ma być właśnie 4,2 V powrót. Tu siedzi. Tu jest podpięta. No to sprawdźmy po kolei. Minus bateria. Zero. Nie, jest 4,78 plus 5V.
No dobrze, a ten Betrus patrzy, że on tutaj nigdzie nie idzie. Tu idzie. Nie, to sobie kiedyś odpalałem właśnie tym plusem. Czekajcie, bo tutaj jest jedno wejście. No tak, wniosek do zasilania. Na baterię. Może i dlatego, i on był już przeznaczony na ten głośnik, na szrot, bo może być, że coś tutaj jest nie halo, nie teges. No jest różnica. Czy przełącznik nie łączy? No nic, będziemy musieli tego kwarca tutaj wstawić. Teraz chłopki jeszcze na przełączniku. No jest. Zastąpimy zaporem. Nie jest. Ale numer B plus, B minus. Jakim to kurde sposobem? Czyli na odwrót to pospią? Nie no, teraz to idzie przez to diodę. Widzę na amperomierzu, że... Zbiera do masy. Czyli dobrze. No i taki właśnie będzie dosyć spory i długi odcineczek, bo taki lif, o, zrobimy Lifa z premieru. B minus, B plus. Jest.
musi zadziałać. Jakbym tutaj mu puścił, o tutaj go zrobił. Zrobiłbym mu tu zworę, ale nie chcę tak. Możemy jeszcze spróbować puścić napięcie od strony USB. Może coś tutaj nie ma przejścia. Czekajcie, minus, plus. Nie ma, no, układu nie zasila, bo nie ma przejścia, ale to wtedy pominiemy przełącznik. Kurczę, no, przełącznik działa. Nie chciałbym tak. Piątka, stałaka, piątka, stałaka, muta. No cóż, kurde. Pewnie trzeba szukać tego kwarca. Wiem, że podpinałem, słuchajcie, sam ten wzmacniacz kiedyś i on normalnie nie pracował, tylko już nie pamiętam, czy minus zwierałem, czy plus tutaj. Teraz zobaczymy, może spróbujemy to odpalić pinsetką. B plus. Tu jest minus, tu jest plus. No cóż, zobaczmy. Już nie pamiętam, ale chyba zjedziemy tutaj ten kwarc. Chyba w tym siedzi ten kwarc. Tak przy okazji mówiąc, będziecie mogli sobie na czacie popisać ze mną. No. Rozmowa ze mną, tak? Wychodź.
Nie. Tak, on tutaj musi siedzieć od drugiej strony. A ten ma. Tak jest. Dobrze, pozyskam kwarc, zobaczymy czy to w ogóle taki, ale to chyba ten sam, nawet wrotuję sobie tutaj tego kwarca, a może ty nie ten. Ten. Teraz spróbujmy to ruszyć. Co wątpię, żeby to ruszyło, bo tutaj coś jest nie halo z tym zasilaniem, kurde. Może dlatego, że jest zasilacza, ale to się zdaje, nie powinno to robić różnicy. Ono się tutaj powinno normalnie zapalać i bez tego kwarca nawet, przecież to jest tylko przełącznik. O! Może dioda wywalona? Coś pyknęło w głośniku. Wejście. No cóż, no, dziwna sprawa, słuchajcie. Nie no, kurde, przecież to działało. To bez tego sam tym wzmacniacz pracował. Działa VCC, VDD, VCC, VDD, minus. PVD MC 9-11-9. Szóstka zasilanie, tak? Się dowiemy dokładnie. No ta katalogowa jest, gdzie on to ma zasilanie. Ho, ho, ho.
Szóstka taka, nałóg VDD. Powrót VDD, czwórka. Brak doświadczenia. Piątka młodych. Szóstka na uchwałę D. I trzynastka plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tutaj. Tutaj jakby jakiegoś odpornika brakowało. Czwórka. No, co tam? Dobra, dobra, zaraz będę. Dobra. No dobrze. No, no na razie. Dobra, słuchajcie, to by było tyle z tej premiery. W następnym odcinku skończymy to, bo ja muszę opuścić, że tak powiem, lokal. Pozdrawiam.